A, największe wady. Mi się wydaje, że brak rezerwy do siebie. Trochę za poważnie do siebie podchodzimy, a powinniśmy z większą rezerwą i większym humorem, nawet do swoich wad z większym humorem. Śmiałem się po prostu z tego. A zalety? Myślę, że to jest zaleta, takie kombinowanie, taka kreatywność. Ja bym to nazwał kreatywnością, a nie kombinowaniem, że potrafimy sobie poradzić w każdej sytuacji. Mamy taki wewnętrzną chęć działania na przekór, co czasami się sprawdza i pomaga w różnych sytuacjach. Nie wiem, ale troszeczkę one nie uśmiecha. No, myślę, że tak, ale za mało, bo ja bardzo podoba mi się po polsku. No nie. A skąd jesteś? Z Korei. Kiedy spotkać najpierw, one nie uśmiecha, ale teraz coś. No, nie wiem takie słowo. Coraz... Po dłuższym czasie? No, po dłuższym czasie i one bardzo miłe i... no. Zalety. Mówi się zazwyczaj, że Polacy są bardzo otwarci. Wydaje mi się, że coś w tym jest. Że akurat ja interesuję się bardzo kwestiami międzynarodowymi, mam bardzo dużo kontaktu z ludźmi za granicą. Zazwyczaj moi znajomi, kiedy przyjeżdżają do Polski, rzeczywiście są bardzo zachwyceni polską gościnnością. Natomiast to, co mi się bardzo nie podoba, no to mam wrażenie, że jednak w naszym kraju jest za dużo nieufności, jeśli chodzi o ludzi. To znaczy, że ludzie boją się siebie cały czas, boją się, że ktoś może komuś wyrządzić jakąś szkodę i ta nieufność cały czas jest obecna w kontaktach międzyludzkich. Mi się wydaje zaleta na pewno gościnność. Natomiast wada to jest na pewno, że są często smutni. No i też w mojej sytuacji to mogę powiedzieć, że no często nietolerancyjni. Największe wady? Zawiść. Bezinteresowna zawiść. A największe zalety? Zdolność do poświęceń. Dla jakiejś wielkiej sprawy, ale tylko na ogół wtedy, kiedy Polacy stoją pod ścianą. Moi koledzy Polacy, oni są bardzo fajni ludzie i ja no naprawdę nie znam. Jak ludzie, jak wiecie, naprawdę różni, jak w całym świecie. I... ale Polacy no nie mają. No nie znam takich, które mają jakieś tam wady, charaktery. A zalety? Zalety... a myślę, że my jesteśmy Słowianami i mają taką duszą otwartą i ciepłą i to jest fajne. I dlatego, że ja się czuję w Warszawie bardzo no komfortne. A właśnie największą wadą jest nasz brak systematyczności. Że nie potrafimy działać długotrwale, systemowo. Poza tym jesteśmy za dużymi indywidualistami. Poza tym no, mamy też taką tendencję do kombinowania, oszukiwania. Prawdopodobnie jest ona wynikiem no, 123 lat zaborów oraz 40 paru PRL-u. Więc, ale jesteśmy narodem bardzo zdolnym poza tym. Myślę, że największą wadą jest pesymizm. I warto z tą wadą akurat walczyć. Natomiast zalety? Na pewno mobilizacja sił w momentach krytycznych i możliwość takiego naprawdę intensywnego wysiłku i ciężkiej pracy. Ojejku, brak skromności przede wszystkim. Wadą dużą i cóż więcej. A zalety jakie też mam wymienić? Na pewno otwartość i to, że jakby cały czas mamy edukację na wysokim poziomie. No na pewno jesteśmy otwarci, gościnni, potrafimy się zmobilizować w trudnych sytuacjach i nie brakuje nam takiego zęba waleczności. Natomiast nasze zalety to niestety kłótliwość, to brak determinacji i takiego dążenia chyba do końca realizacji różnych projektów i brak umiejętności współpracy niewątpliwie. Wady religijność, a zalety... nie wiem, nie odnajduję żadnych. Nie, zalety na pewno patriotyzm, ale wady, może niedocenianie własnego kraju, to wszystko. O kurczę, ale pytanie. Największe zalety, zacznę od tych dobrych. Największe zalety, wydaje mi się, że to będzie taka gościnność i otwartość, taka... coś w takim stylu... kurczę, jakby to powiedzieć. Wydaje mi się, że są po prostu otwarci. Są otwarci na innych ludzi.
bardzo często. Wcale nie mówię tu o jakimś rasizmie czy jakichś takich rzeczach, bo na ogół w tym to nie jesteśmy zbyt najlepsi. Ale po prostu jesteśmy otwarci, gościnni, lubimy się dobrze bawić. Na przykład to jest jednym z przejawów tego. A wady? Wydaje mi się lenistwo. Straszne lenistwo i to wszystko, ja na przykład jestem świetnym tego przykładem. Zawsze odkładam wszystko na koniec. Zawsze jestem spóźniony wszystkim przynajmniej jeden dzień, jak nie tydzień. I tak jeszcze, żeby już mądrze zabrzmiało, wydaje mi się, że jeszcze mamy coś, co nam pozostawiło trochę takiego post-sowietikusa, który powoduje, że my w ogóle nie wierzymy w nic.